na pewno celuję wysoko, na pewno chciałabym skakać wysoko, ale też wiem, że dużo się zmieniło w moim życiu i nie jest mi tak łatwo pogodzić już sport zawodowy z byciem mamą, więc to jest mój ostatni sezon w karierze. Chciałabym go wykorzystać na maksa, oczywiście zakończyć tą sportową karierę po mojej myśli, tak jak ja bym sobie tego życzyła i tak mam nadzieję, że będzie. W tamtym roku postawiliśmy wszystko na tą jedną kartę i rzeczywiście zdecydowaliśmy się, że te igrzyska trzeba zaliczyć. Trzeba do niej pojechać i zrobić wszystko, żeby tam wystartować jak najlepiej. Moja przygoda ze skokiem zaczęła się w szkole podstawowej. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Cały czas później wierciłam dziurę w brzuchu nauczycielowi, żebyśmy skakali wzwyż. No i ta miłość pozostała aż do dziś. Nie muszę mieć ze sobą nic takiego specjalnego, tylko kolce, które mają buty lekkoatletyczne, kolce, które mają właśnie te kolce na palcach i na piętach. Pierwsze swoje igrzyska olimpijskie zaliczyłam 5 lat temu w Rio de Janeiro. Nie ukrywam, że jechałam z wielkimi nadziejami, bo miałam dość dobry wynik w tym roku, no i w tamtym roku i liczyłam na dużo. Niestety to były dość nieudane igrzyska dla mnie. Zajęłam 9 miejsce z kiepskim wynikiem, więc mam nadzieję, że teraz w Tokio uda mi się zrewanżować. Odkąd zostałam mamą, trenuję raz dziennie. Na więcej nie, po prostu brakuje mi sił. Najczęściej jest to tak, że odwozimy rano Hanie do żłobka, przyjeżdżamy na trening, trenujemy około 2 godzin, później chwilę na odpoczynek i popołudnie rodzinnie razem z Hanią. A jeżeli jesteśmy na obozach, no to Michał ma wtedy więcej obowiązków, wiadomo, bo trenuje więcej, 2 razy dziennie, a ja sobie trenuję raz dziennie i później korzystam z tego, co oferują mi ośrodki sportowe, czyli fizjoterapia, odnowa biologiczna, regeneracja jakaś po treningu. Moim trenerem jest mój mąż, współpracujemy razem od 2012 roku. Śmieję się, że to miała być krótka przygoda, trwa już tak długo i cieszę się, że razem osiągnęliśmy tak dużo. Cały czas gdzieś w mojej głowie rodzą się pomysły, co bym chciała robić, jak to wszystko wykorzystać. Nie ukrywam, że pandemia też troszkę krzyżuje moje plany. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie skupiam się na tym, żeby te ostatnie miesiące wykorzystać jak najbardziej dobrze sportowo, żeby te wyniki, ten mój trening przełożył się na bardzo dobre wyniki.